Cześć, witajcie ponownie dzisiaj. Chciałem wam dzisiaj zrobić film o Jumzie. Tak jak obiecałem, napisałem tam odpowiedzi w komentarzu. No i tak, jestem w Iskach, robię film. No i proszę bardzo, tak wygląda Jumz. To jest cały silnik jego. Kabina. Koła. Koła to kurde są takie jak ja. Zaraz się porównam. No, tak jak do mojego barku. Takie pieruństwo wielkie. Kurde, to ma większy koła jak w 12 chyba. No tylko, że akurat to jest nienapompowane. Na kapciu stoi, bo. Podparte kołkami, kurde. Bo. No, zeszło powietrze. No tutaj są kawałki jeszcze z Jumza. Zamontujemy, zamontujemy. O, wajcha. Migałka skrzyni biegów. Pokażę jak to. Pokażę czy nie pokażę? Sam już nie pamiętam jak to było. Gnioceny łamacja. O, tak mówię. No, tutaj jest wlot ciepłego powietrza. Wchodzimy. Tutaj jest nasz sznurek związany z tamtymi. O. Bo kurde, jak się zamknie, to już się nie otworzy. Moment. Gniocja, nie mam gniocja. Kurde. O, jesteśmy w środku. No i dobra, tak. Siądziemy se. Siądymy se. Josy siądę. Aby ta pewnie siedzi ta już. O, bardzo fajnie się ugina krzesło. Bardzo wygodnie, naprawdę. Polecam Magdę Gessler. Kuziwa. No to tak. O, tutaj. Proszę, wnętrze. Bardzo fajny patent. Kierownica. Kierownica jest kurde. O, jakie luzy ma. Na pół obrotu, kuziwa, prawie. Ale tutaj jest wszystko hydrauliczne. O. No i jakby było mi wygodniej, to tak. Jak dla mnie. I. Ja. No. I tak o. Blokadę spuszczamy. I do góry. I tutaj tak. Jeden jest od no. Tyłu całego podnoszenia. Tutaj ta wajcha chyba. Czy ta? Czy ta? Nie wiem, który z tych wajch jest do podnoszenia i opuszczania tura. I tak, najfajniejsza rzecz, czy jeszcze nie powiedziałem. Tu jest rewers w tym ciągniku. Tu jest rewers. Do tyłu i do przodu. Rewers chyba hydrauliczny, czy jakiś. I to, tutaj jest jeszcze, o, no nie widać, kurda mać, no trochę coś tam będziecie widzieć. Tu jest ta, hamulec ręczny, ten hamulec ręczny, on. No. Tutaj jest, o, pokażę tak, w ten sposób, tu jest gaz. O, tu jest wyłączony już ciągnik. Jak chcemy zapalić, to tak. W tej pozycji musi być. Tak jest wyłączone. Do połowy byśmy musieli go przy ten. A to są maksymalne obroty. Tak jak w Zetorze 25K. Podobnie. Tu jest gaz. Bardzo dziwnie ustawione. Na dole. I gałka skrzyni biegów. No i tak, i jeszcze są tu. Tak. Wszystko.
Światła. To są krótkie, teraz są długie. Tutaj chyba są wyłączone. Nie, to tylko chodzi. O, niech tak będzie. Tutaj. O, tutaj się włącza światła chyba. A tu jest rozrusznik. Włączanie rozrusznika. Aktualnie nie zapalimy ciągnika, dlatego że nie ma tego. Nie ma. Nie ma akumulatora. Wody też nie w chłodnicy. To jest ciągnik chłodzony na wodę. Tutaj może będziecie jako tako widzieć. Jak tu działają biegi. No dziwnie tu chodzą biegi. Patrzcie. Jak mam tak. O. Tu jest sprzęgło. No nie widzicie. No kurde, szkoda. Sprzęgło. Może tak coś zobaczycie. Wciśnięte. Jest luz. No. Bardzo mało miejsca jest w kabinie. Tutaj, no jakby się uparł, to może by tu jakieś siedzenie jeszcze, żeby ławeczkę jakąś wziąć, to tutaj dał. I w ten sposób jest luz. Jedynka, wsteczny. Jedynka. I uwaga, dwójka. O, nie tak. Tutaj jest. Raz, kurde, co się wchodzi. Jedynka, dwójka, czwórka, trójka, piątka. Tak chodzą biegi. Czyli tak, jedynka, dwójka. I od mi cholery nie udziota. Piątka. O, tak jest. Trójka. Piątka. Czwórka. No, zablokowano coś. I tak, o, tu są. Teraz mamy włączone biegi te terenowe. O, a teraz mamy włączone, załączone biegi szosowe. Teraz mam na szosowych, bo kurde, albo, dobra, damy na tym. Na terenowym. No, tu ja. Cześć. Siema. I tak, o, tutaj mamy perdach. No, teraz wam go nie otworzę. Matko jedyna, co to wleciało. I drzwi. Na taką śmieszną klamkę. Się przesuwa. I się załącza drzwi, ale niech będzie tak, bo musi się wietrzyć. No. No i dobra, to tyle. A tu jest hamulec, nie wiem czy mówiłem. Włączony. Tu jest jeszcze to. Do załączania przekaźnika. No. No, coś ropą śmierdzi. Od cholera. Dobra, wychodzimy. I strasznie jest tu wysoko, strasznie. Także bardzo prosiłbym uważać każdemu, kto schodzi z tego z takiego ciągnika, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne. Można się połamać. Ja tu sobie gdzieś spadłem i na te druty się dobiłem. A to jest pozostałość po krześle. Także tak. Tutaj jest góra, tu jest dół. Pod dupę i motor. No i tak, motor jest tu. Filtr powietrza ogółem jest z MTZ-a. MTZ Belarus. Coś takiego. Najlepsze jest to w tym ciągniku, że ja nie muszę wam mówić tutaj, co tu się dzieje z kominem, bo wy to sami będziecie widzieć.
Dobra. Zeszło. Zamykamy drzwi. I patrzcie. To. Dzień dobry. Nie ma komina. Tyle zostało z komina. No. Także tak. Bardzo fajny ciągnik. Polecam każdemu. Ale dawno nie był używany. No. A no tak. Tutaj skręciłem. Ale wcześniej jak nie było śruby, to latało. No. Dobra, to była pierwsza część, zaraz drugą. Nagle. Siema.